Nie, no coś wam licynie jeszcze. Jak będzie żółty? O, moi drodzy, zajebiście, zajebiście, że pojawiło się to pytanie. Jkfs, Balson opowiedz, co się działo na Famehouse z tą blondyną, co żeście ją brali w kilku. Moi drodzy, kiedy był Fame House w ogóle? Nie no. wiem, parę lat temu. Ale taki rok, pamiętasz? Nie, to był, to który Fame, Fame 1, 2 2? Y Bo to nie była trójka. Kurde, nie pamiętam, który to był fame. Naprawdę. To był chyba poznański fame albo fame. Czyli trzeci. dwójka. Dwu, trójka. Nie łódź. pamiętam. Tam jeszcze Kruszfil w ogóle przyjechał. Dwa Mi się wydaje, że 2,17-2,18. Taki przejście. Moi drodzy, pięknie, że tutaj jesteśmy wszyscy razem, ponieważ w końcu mogę wam o tym opowiedzieć. Czy chcecie, abym wam o tym opowiedział? Tak, nie. Tak. Grasz? Grasz? Jest to, moi drodzy. Historia Dawida Osoby, która jest jakby bardzo prawdziwą historią. Jest to historia, którą chętnie wam teraz opowiem, ponieważ bardzo dużo mitów na tym jakby na temat tego chodzi. Rzeczywiście na Fame House była pewna blondynka. Była to nie była to żadna prostytutka, nie była to żadna pani Lekich obyczajów, aczkolwiek była to dziewczyna, która lubiła ten sport. Czyli no, po, prostu, Nie, po prostu. Po prostu sportsmenka. Po prostu dziewczyna, która lubiła ten sport. Tak, jakby można to nazwać. Rzeczywiście, była to jakby po prostu odbywały się tam różne jakby stosunki, różnych ludzi, tak jakby z ową blondyną, aczkolwiek nie będę tutaj zdradzał kto, co i jak, bo to są rzeczy prywatne i osobiste i nie mi to jakby, tego wam nie będę mówił, ale tak, była tam taka sytuacja i tyle. To była dziewczyna, która po prostu uprawiała seks z niektórymi ludźmi z Fame House. Czy jesteście usatysfakcjonowani?